Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś ponad 700-konny Jeep Grand Cherokee Trackhawk na Uberze w Warszawie. Skoro na Uberze, a prawo się zmieniło, czy coś tam, no to obowiązkowo z kogutem. Nic mi się nie stanie? Nie, siema bardzo. Zamaskowany taki. Nie. Zapraszam. Powiedzieć, że ładnie to brzmi, się ma no czaro. Cześć. Z przodu jest więcej miejsca. Zapraszam, śmiało. Jak pani miała dzień? Bardzo dobrze. Co taka pani strzechowana, przestraszona? Nic pani nie zrobię przecież. Zastanawiam się, czy to dobry samochód w ogóle. O co chodzi? Robert, jestem z aplikacji. Robert? Pani Beata. Tak, to ja na pewno zgadza się. No to jak już się poznaliśmy. Ale samochód się nie zgadza. No miał być Opel. A czemu nie Mariva? Długa historia, tak moc mnie przerosła i musiałem coś sobie bezpieczniejszego kupić. Aha. SUV taki duży to bezpieczna sprawa. No a jeździć trzeba na aplikacjach. Nie no, SUV, wiadomo, bardziej bezpieczniejszy, tak. Lubi pani SUVy? Czy bardziej sportowe auta, czy... SUV chyba ostatnio jednak bardziej. Tak? Można powiedzieć, że podpasował się pan w mój klimat. Poważnie? Mhm. Zobaczymy, co będzie dalej. No to dalej jest 750 koni. Pan Cezary. Zarąbisty jest, Trackhawk ogólnie jest fajnym autem, to ja lubię takie, on jest, wiesz, taka Ameryczka, no. No, dosłownie Ameryczka, kurde, no. Taka samochód legenda. Ja pierdziele, no jest trochę w nim, kurde. Aż ci telefon spadł, poprawię ci. Mnie pewnie nie kojarzysz. Kiedyś nad Zegrze leciliśmy razem autobusem. Opowiadałeś mi historię całą High Five. Tak? No. Nie kojarzę. YouTuber? Tak, można pomachać do kamery. Tutaj mamy nagrywanie. Nie masz nic przeciwko? Nie mam. Hej! Cześć! Mateusz! Robert! Miło mi również poznać. Jest ci komfortowo, nie za zimno, nie za gorąco? Nie, spoko! O kurde! Jakie uczucie! Gniata w brzuszku. No, jadłeś już obiad? Jadłem, ale spoko. To niedobrze. A i lubisz tych ludzi zaskakiwać chyba, albo bardziej dziewczyny, co? Rozgryzłaś mnie. No, pieszego puścimy? Ja zawsze lubię puszczać pieszych. Żeby nie było. Żeby nie było i żeby potem zrobić... Więc tak, może staniesz moim kierowcą na cały dzień. Wymienimy się numerami, nie ma żadnego problemu. Mówisz chętnie? No dobra. Tak, że powinien się pojechać na trasę. Na około, co? Na obwodnicę. Na około. Jaką masz minę? Już to lepiej przyspiesza. 3,5 sekundki. A czemu akurat Jeep z ciekawości? Taki bezpieczny samochód zamiast Opla. Wydaje mi się, że też chyba jeździłeś dużo szybszymi samochodami. Tak, no Jeep to jest taki... No nie jest jakiś mega szybki. Ale przyspieszenie ma. Przyspieszenie ma. Jeździłem takim Passatem 380-konnym, bo on był robiony pod rząd. 2019 rocznik. On seryjnie był tam 280-konny, tak? W serii tak jest, najmocniejszy. I chłopaki dołożyli mu 100 chipa. I on jest jeszcze w napędzie 4x4. No to... Form Motion, to powiem ci, że zrywa. Dobra, może nie aż tak jak to, ale też zrywa. Podoba samochód? Nie, genialny. Ładnie wygląda, co? No. A jak przyspiesza, chcesz, to ci mogę track mode włączyć. Tak? No spoko. O ja pier... Aż tak? O mordę. No to jeszcze raz. Mocno siedzi, co? No kurde. No nawet jak jechałem Lambo Huracanem, to tak nie miało. Tak? Jechałeś? No. Według mnie no mega komfortowy, tak? Do takiej jazdy... Wiesz, no inaczej, jak ktoś nie lubi dużych aut, nie czuje się w dużym aucie, no to wiadomo. Grubo. Grubo, co?
Fajnie, fajnie. 3,5 sekundy przyspiesza do setki. No widziałem, słuchaj, twoje poprzednie tutaj wrzutki na Instagramie dzisiejsze. A, także... obserwujesz. No jak jasne. Najbardziej. No to... Bardzo mi miło. Super, no to cieszę się, że się podoba, nie, że obserwujesz. Nie od dziś, jeszcze słuchaj, chyba od momentu, jak jeszcze jeździłeś swoim vanem. Poważnie? No, tak, jeszcze jak VW-a tam robiłeś na Nordcap, tak. Tak. Powiem ci, obserwuję cię cały czas od High Five, od samego początku, nie? Mega. Fajnie tak obserwować kogoś od początku, w sensie no. To jest ciekawe widzieć ten progres. Gotowi? Tak. Kozacko. To co, zapraszam do przodu. Tak? Idziesz? Tu się zamienimy. Zanim dojedziemy. Telefon spadł. A to mój, tak. No czasami w tym samochodzie powinny być jakieś takie pasy dla każdej rzeczy. Tu na telefon, tu na to, żeby nic nie spadało. Zapraszam. Widzieliście jakiś suwa, który paliłby lacza? Nie, właśnie nie. To jest pierwszy raz jadę suwem, który ma taką moc, bo tam znajomi mają jakiegoś Giteka, Mustanga, takie różne, to wiesz. To jest, ale to jest w ogóle coś innego. To jest... Tego nie da się opisać. Nie, sięga, jeszcze 4. Jeszcze to jest. Jeszcze 4x4, właśnie, to jest to. Powiem ci, mój były to był w szopie, jak ja jeździłam. Myślę, że jako jedno się ze mną nie bał jeździć. A wiesz teraz. Ja też bym się z tobą nie bał. Może od razu pojedźmy na jakieś Trójmiasta i z powrotem takim. No dobrze. Będę miał to na uwadze. Że chcesz mnie wyrwać gdzieś na długi kurs. Naciągnąć biednego kierowcę aplikacji. Czekaj, zaraz, przecież to idzie z mojej karty. Sobie rację. Chyba, że mnie anulujesz, nie, też zniżek. O nie, żadnych nie? zniżek. O. Dla takich pasażerów. Trudne czasy. Trudne czasy trzeba tak na chleb. No, oczywiście nic nie płacisz za przejazd. To naturalne. Żaden mój pasażer nie płaci. To nie jest to, że cię wyróżniam. Dobra, powiedz, pierwszy przejazd jest za darmo. Każdy pierwszy. Nie, bo ten organizator, no... Oczywiście. Małe problemy, wpadł i... Spadaj, Gosiu! Odliczamy. 3, 2, 1... To jest fajne. Teraz mamy tunel, więc możemy sprawdzić dźwięk w tunelu. 3, 2... I jak gadasz, to nic nie słychać. Tak strasznie było? Widzę twoją czuprynę rozwichrzoną, przepraszam. Poczekaj, masz coś chyba na... Masz Biedronkę na... Nie, czekaj. Masz Biedronkę na... Dzięki. To jest twoja zdobycz, może ją wypuścimy. Pomyślą, że śmieci wyrzucamy, nie? Wylecimy przez rondo? Właśnie chciałem powiedzieć, że nie, to można przez środek. Przez środek, ronda. Trzymasz się? Trzymasz się? Chciałem z piskiem tak ruszyć. Ale dobrze, ruszaj, tak. O, to było dobre. Aha. Ja pierdzielę. Sam jestem w szoku. Chyba bardziej niż ty. Że ten jest mniej agresywny niż ta Merwa. Czy jak ona? Meriwa? Meriwa. Merwa. Merwa. Mewa, mewa. Mewa. Tak, jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi. Oj, niechcący. Okej. Okay. Oj, jejku. Oj, niechcący. No, spaczka. No, sam uśmiech na twarzy się pojawia. I to jest przepiękne. Miła, że tak powiem, odmiana tak. Tuż po pracy, gdzie się przesiedziało za biurkiem. Wszyscy pasażerowie mi to właśnie mówią, gdzie że... Gdzie się przesiedziało przed biurkiem parę godzin, także miła odmiana. Ja się nie dziwię, że tam, wiesz, spalanie 50 się wychodzi. Nigdy nie jechałam tym samochodem, nie wiem, jak on wygląda. Opel Meriva? A to Opel Meriva, a ty nie wiem. Opel, no tak wygląda. Dzisiaj tak wygląda. Jutro będzie inaczej wyglądał. Tak, nie znam się zbyt mocno na motoryzacji, ale to mi na Opla raczej nie wygląda. A najfajniejsze auto, jakie mieściłeś? Jeszcze raz? Auto, które tobie się najbardziej spodobało. Aventador. Lamborghini Aventador. Ten jest, robi bardzo duże wrażenie w przyspieszeniu. Jak siedzisz wysoko, to
to masz inne przyspieszenie. Musiałeś. I tutaj, tak? Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję. Było mi mega przyjemnie z Tobą jeździć. Tak, do następnego. Do następnego. A jeszcze numer. A, no dobra. Chyba, że fotkę na Insta cykniemy. Może być. Bo ja bardzo często z pasażerami cykam foty. Ze stałymi klientami, czy tak? Ze stałymi przede wszystkim. Bardziej z klientkami. Pięknie. Piękne zdjęcie. Dobra, napisałem na Insta. Dzięki wielkie. I w kontakcie. Pa, pa. Cześć. Do następnego. Do następnego, dokładnie. Telefon. Na razie. Klucze. Klucze. Portfel. Karta stałego klienta. Dzięki za miłą niespodziankę i na razie. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo, miło było. Do następnego. Fajne. 5 gwiazdek dla Ciebie. Zrobię jeszcze jedną fotkę, jak możesz 5 sekund poczekać. Oczywiście. Wieczór, więc ja już będę kończył. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale bardzo ważne. Subskrypcje są ważne na YouTubie, dla Was przede wszystkim, żebyście nie zapomnieli o następnych materiałach, które są naprawdę chwalone przez innych widzów. Wbijajcie na Instagram, bo tam dzieje się dużo, dużo, dużo więcej. I z wyprzedzeniem, trzymajcie się i do następnego.